To już ósmy miesiąc epidemii. Gdyby to była ciąża, za miesiąc doświadczylibyśmy cudu narodzin. Ale narodzin nie będzie. Jest tylko śmiertelne żniwo zbierane przez wirus. Wirus, który nie tylko nie odszedł, jak niektórzy twierdzili, ale na dobre rozgościł się w restauracjach, hotelach, urzędach i w naszych głowach. Przez te kilka miesięcy przybyło mi kilka kilogramów, co biorąc pod uwagę punkt wyjścia, no cóż, nie wyglądam najlepiej. Kupiłem sobie ostatnio przez internet bluzę, która luźno miała spływać po moim ciele. Niestety bluza się opięła, a producent twierdzi, że większych rozmiarów nie ma. Wisienką na torcie okazała się być korespondencja z ZUS-u, z której wynika, że mam do zapłacenia 5000 zaległych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wiem, czy znajdę w sobie siłę, żeby pojechać tam i wytłumaczyć, że mirabelki, które jem, właśnie mi się kończą, a jak mi się skończą, to zostanie tylko szczaw, który zbiorę na nasypie. Już nic nie czuję. Głównie nie czuję nóg, bo mi zdrętwiały. Bez odbioru. Tak. Znalazłem sobie siłę, żeby się ogolić. I jadę do ZUS-u. Dzień świętego Hieronima jest deszcz albo nie ma. To na koniec listopada pada albo nie pada. No i nie pada. Tylko że jest połowa grudnia. Był kiedyś taki sketch Monty Pythona o gangach staruszek, które w bezwzględny sposób atakowały młodych, zdrowych ludzi. Dziś to samo spotkało mnie w Lidlu, kiedy nieopatrznie spróbowałem zrobić zakupy w godzinach dla seniorów. W ruch poszły torebki, parasolki i święte obrazki. Ostatkiem sił udało mi się uratować resztki godności. Jezu. I jeszcze to. Silnik od kosiarki w samochodzie. Nie, kurwa, ja mam tego dość. Od razu lepiej. Jednak V8 w stosunku do silnika 1.2 to jest zdecydowanie lepszy pomysł, jak się jedzie do ZUS-u. No dobra, zełgałem trochę z tym ZUS-em. Jedziemy na plan teledysku do nowego numeru. No z tym planem to bym nie przesadzał, po prostu dwóch kolesi jedzie na wycieczkę i będzie się troszeczkę wygłupiać. Dlatego najlepszego. Tak zaparł z rana mi dech, bił go raj.
co chodzi w zwrotce tej. Zaparło w piersi, tak to oni, to skowrońcy, przylecieli piersi. Chłopaki bez roboty, kasy mnie na chęci są, obserwując rzeczywistość, trzyma piąt i bąką. Robi zawsze to, co lubi, a nie to, co inni chcą. I tak już 40 wiosek lawiruje w tą miską. Dlatego nie chciał jechać. Bo tak.